Hej, siemano, z tej strony Bogus! Witam was w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj postanowiłem, że przetestujemy kolejną grę na PlayStation VR 2. PlayStation VR 2 będzie to tytuł After the Fall, który dostałem od PlayOn, więc wielka wielka łapka dla nich, tak, wielka łapka dla nich. Dodatkowo chciałem wspomnieć o tym, że może zapamiętacie, że współpracujemy ze sklepem Instant Gaming, więc polecam wbić również i nie wiem, kupić sobie na przykład kody na PlayStation Network, by potem kupić gry na PlayStation VR. To chyba tyle. Jedziemy z materiałem. After the Fall to gra, która wyszła również na PlayStation 4 i PC-ta. Jak widzicie, tutaj są inni gracze, którzy wyginają się i nie wiadomo co robią. No i ja stwierdziłem, że zagramy sobie w tryb hordy, by zobaczyć, bo jeszcze tego nie grałem, więc tryb hordy, by zobaczyć tak naprawdę co tu się dzieje. Jak widzicie, będziemy grać prawdopodobnie z sztuczną inteligencją, bo jest AI searching, więc ja po prostu klikam start now, chociaż mamy, że jest empty, więc nie wiem, czy zagramy w ogóle właśnie ze sztuczną inteligencją, czy będziemy sami. No jak widzicie, jesteśmy właśnie w tym molu tak naprawdę i nie wiem, czy to się zaraz zacznie. W każdym razie, tutaj mamy rozpiskę, jaką amunicję mamy, tutaj mamy rozpiskę o dokładnie ile mamy całościowo amunicji, ile mamy w magazynku. By przeładować, musimy kliknąć po prostu X-a i przyłożyć do brzucha i to jest naprawdę spoko. Szkoda, że nie mamy drugiego pistoletu, bo możemy nosić tak naprawdę dwa gany w ręce i dwa gany na pasku. Szkoda, że nie mamy pistoletu tak naprawdę na amunicję zieloną, bo tamten normalnie działa jak shotgun praktycznie. Dobra widzowie, rozglądamy się trochę. Nie wiem, czy tutaj te automaty może są do rozpoczęcia, więc spróbujmy. Nie, jak widzicie, mogę sobie coś kupić. Klikam next round. Next round i prawdopodobnie rozpocznie się tutaj siekanina. Dajcie łapkę w górę dla PlayOna za to, że dał nam tą giereczkę i oczywiście możecie napisać, co sądzicie na temat tej gry. Jak widzicie, trzeba strzelać przez muszkę i szczerbinkę i ułożyć je idealnie, by tak naprawdę... A kurde, widzę. Musimy się... Tu będziemy musieli się chyba więcej ruszać, nie będzie tak... Tak statycznie, dobra. Kurde, tak czuję, że jest za moimi plecami jakoś. W ogóle tu mogę podejść, pójść do góry, idziemy tu do góry. Ta gra jest, uważam, jedną z bardziej dynamicznych, jakie na razie grałem na PlayStation VR 2. O Jezu, ale się przestraszyłem, ty. Dobra, udało się. Udało się pokonać, niestety tak trochę. Chyba dostałem damage, tak, dostałem damage. Gdzie oni są? Oni się wszyscy będą tutaj wspinać? Ja nie mogę tutaj zaskoczyć. Ogółem dajcie mi znać w komentarzu oczywiście, co sądzicie na temat giereczki, ale czy chcielibyście widzieć więcej gierek na PlayStation VR 2, ponieważ no mam, ale to widzieliście już, Gran Turismo 7 i Horizona widzieliście w materiale takim pierwszowrażeniowym nazwę, ale mam jeszcze parę giereczek, które mógłbym pokazać. Chcę, że to najbardziej czekam na Firewalla. Trochę rozglądam za plecy, czy nic na mnie idzie. To nie jest jakiś potężny. Dobra, tak trochę celność do dupy. Mamy 196 ammo. Nie wiem, czy to powinniśmy jakoś... Nie wiem, kiedy skończy się ta fala. Jakby ci udało nam się trafić. A tu już nie udało się. Dobra, musimy rozwalić tą babę. Był jak ten, jak Smigol z Władcy Pierścieni. Smigol. No kurde. Ale ten jest wartka akcja. Tam chyba w ogóle ziomek się... No, dokładnie. Nadal się czołga, ja obok niego... No dobra, headshot, babe. Nie wiem, czy to jest... Tyle? Ogółem bardzo mi się podoba... Dobra, dostaję ammo, spoczko. Tam chyba ktoś idzie, o dokładnie, tu na przykład. I... Dobra. Bardzo mi się podoba to, że możecie tak... Na przykład, wiecie, odwalić mu kolano. Tutaj brzucha mu, patrzcie, o, no wszystko jest. A, powinniśmy zaznaczyć, materiał 18+. Dobra. Jak prawdziwy gangster! Widzicie, pięknie, tutaj mamy zmodyfikowaną broń, by było widać tak naprawdę, jak mamy, ile amunicji mamy nadal. Nie wiem, kiedy się to skończy.
Mówicie celność. O! Wydaje mi się, że ktoś jest. A, tu jest, kurwa! Haha, no i po co przebiegałeś? Jezu. Ci są jacyś lodowi, jacyś potężni z nieba. O, damage! Dobra! Dobra, widzu. Biegnę! Nie wiem, tak... Dobra. No i co? No i co chciałeś? Dostałem jakieś czerwone punkty, które nie wiem zbyt o czym są. Likwidacja. Zabij to zanim złoży jaja! Jezu, jaki stary... No jestem boomerem, widzowie. Nie chcę się trochę za dużo odwracać, wiecie, bo... Mam tu pełno rozstawionych kap... Ojej! Chyba umrę! Potężny boss! Zrobił kupę! Uciekamy! No i dobra widzowie, okazało się, że lustrzanka nagrywać tylko 10 minut, zapomniałem totalnie o tym fakcie, jak wiecie, no nie nagrywałem bardzo długo. Więc jeżeli materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę dla After The Fall. Pamiętajcie o tym, by właśnie kliknąć w link w opisie, bo tam jest Instant Gaming, z którym współpracujemy. No i to chyba tyle. A jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej gier na PlayStation VR 2, to po prostu to napiszcie w komentarzu. Dzięki za obejrzenie, Elowina!